Akt w pięciu aktach. Pod takim tytułem 7 września o godzinie 18 w Tarnowskim Teatrze odbędzie się wystawa fotografii aktu. Autorami zdjęć prezentujących kobiece piękno jest pięciu fotografów. Do tego projektu zaprosiłem czterech innych kolegów. Daniela Mroza, Staszka Kusiaka, Dasia Ksieniewicza i Bartka Połecia. Każdy z nas ma inne spojrzenie na tą trudną dziedzinę sztuki i każdy z nas pokaże inny rodzaj aktu. Ja tymi zdjęciami, które pokażę, pracowałem powiedzmy 2 lata na wystawach różnych międzynarodowych, wysyłałem na różne konkursy i te wystawy pomogły mi zdobyć taki tytuł, no niedawno dostałem tytuł Artysty Światowej Federacji Fotograficznej. Dla mnie jest to duże wyróżnienie. Chciałem pokazać tak naprawdę te prace, które jeździły po prawie wszystkich kontynentach, bo były i w Tajwanie i w Stanach Zjednoczonych. Chciałem te zdjęcia pokazać też tarnowianom, ale pomyślałem, że może nie tylko to moje spojrzenie jest jedyne i pomyślałem, że po prostu koledzy też, którzy fotografują, z którymi się znam, z którymi wymieniamy się doświadczeniami, mogą pokazać ten akt w inny sposób.